przyszedłem do nimf. Dać co prawda im jeść, zmienić wodę, ale przy okazji pozaglądać do budek. Któregoś dnia już sam zaglądałem, tak po prostu z ciekawości, nie to żeby tam doszukiwać się, powiedzmy, jajeczek. No ale byłem, powiem szczerze, zadziwiony. Zresztą zaraz do budki zajrzymy. No, było jakiś czas ciepło, każdy z nas pamięta, było cieplutko, to prawda nie było tak słonecznie może jak teraz. Natomiast od kilku dni zrobiły się nam przymrozki i zacząłem się troszeczkę martwić o tu nasze, momencik, otworzę budkę, tak blisko stoję, to tu, nie wiem czy tu... O właśnie, to jest ta pierwsza budka, do której już, powiem szczerze, zaglądałem wcześniej. No i są jajeczka, no niestety te jajeczka są chłodne, tak, są zimne. Czyli zresztą patrzyłem, specjalnie pokazywałem na początku otwór, jak otwierałem budkę, czy nimfa z nich wyskoczy, no niestety nie. Prawdopodobnie z tego powodu, że było zimno i te ptaki się stąd wyniosły. Tu jeszcze taką mam budkę obok. O Jezu, ciężko mi się tutaj dostać, ale zaraz otworzę. I tu również były jajeczka. Również 4, zaraz sprawdzę. No ale one są cieplutkie. Zresztą nie pokazałem tego, bo tu otwierałem tą budkę, nie mogłem pokazać, ale tylko co właśnie nimfa, jak tą pierwszą otwierałem, wyskoczyła z tej budki, czyli tu akurat siedzi na jajeczka, tak jak mówię, jajeczka są zresztą ciepłe, więc na pewno na nich cały czas przesiaduje, cały czas je grzeje i myślę, że no te najgorsze już mrozy przeszły, więc mam nadzieję, że skoro ona siedzi, nie zeszła z jajek, to jajka są na pewno, tak myślę przynajmniej, i zalężone, i w środku żywe, bo ptaki chyba zauważają coś takiego, wyczuwają coś takiego, zawsze te jajka wyrzucają, jeśli już tam się coś dzieje, czy obumierają, powiedzmy, czy są jakieś uszkodzone, czy niezapłodnione. Także skoro są 4, to myślę, że będą z nich maluszki. Tu chciałem jeszcze pokazać tego jednego szarego, co jest taka śmieszna nimfka. To chyba samczyk, nie ma być może takiego urodziwego czubka, ale ona zawsze podchodzi, jak tutaj jestem, jak czy daje jeść. To pierwsza właśnie na gałązce blisko podchodzi. Ja zauważyłem też, że właśnie jak jakieś takie nagrywam filmiki, a właśnie tak jak teraz, to po prostu wchodzi mi od razu w kadr i pierwsza siedzi. nie wspominałem, to chyba samczyk, bo wcześniej widziałem, jak sobie podgwizdywał. Także to na pewno będzie samczyk. Taki udomowiony, można powiedzieć. Także bardzo miło jest, jak się wchodzi do wolierki i on cię wita. No z kolei nie zauważyłem tutaj, która z nim właśnie siedzi na jajeczku. Poza tym, no nie wiem, czy byłbym w stanie je tutaj teraz odróżnić. A ten się znowu tu nachyla do nas. Jest tu ich chmarka, zresztą widać, że jest trochę i no pewnie bym nie odróżnił. Nie wszystkie zresztą mają nawet i obrączki, by móc po obrączce nawet spojrzeć. Co z pozostałymi budkami? Powiem tak szczerze, nie zaglądałem. Zaglądałem do tych dwóch pierwszych, tak jak pokazywałem. Tu może wezmę też na otwór, wyceluję, bo jeśli tu coś jest, to wyfrunie. No jajeczko jest. Jest jajeczko zimne, to prawda, co prawda jajeczko. No ale może nimfa po prostu dopiero donosi, więc nie będę tu zaglądał, zamknę budkę i także widzę, że nie tylko w tych dwóch, jak wcześniej patrzyłem, ale i w kolejnych. No tutaj będę musiał
dać trociny, bo tam pewno nie we wszystkich są w ogóle trociny, bo ja te budki wieszałem na jesieni. Więc nie liczyłem wtedy na żadne lęgi i tak zostawiłem je, tylko po prostu czepiałem, a nie dawałem do środka trocinek, więc będę musiał to uzupełnić i to niebawem, bo no ma być cieplej, co prawda może mniej słonecznie, troszkę deszczowo, ale na pewno cieplej, na pewno nie będzie tych przymrozków już w nocy, to jest niebezpieczne właśnie dla ptaszków, no dla tych młodych ptaszków, bo wiadomo, te nimfy to już przeżyły nie takie mrozy, więc one się tego nie obawiają, natomiast chodzi mi tutaj o te młode, które mogą się wylęgnąć, ewentualnie o jajka, które mogą też przymarznąć, jeśli tam powiedzmy, ale myślę, że nimfy w nocy też siedzą na jajeczkach, myślę, że nie są zostawione jajka same sobie i nie marzną. No dobra. To chyba tyle chciałem opowiedzieć, no to normalnie. O. Jaki ciekawski.